Uwaga, moi drodzy, zanim przejdziemy do tego filmu, mam dla was bardzo ważną informację, mianowicie założyłem drugi kanał związany z grami, dlatego możecie go teraz zasubskrybować. Nie wiem, kiedy wrzucę nowy film, prawdopodobnie dam o tym znać na tym kanale, ale możecie już subskrybować, żeby jakoś ten kanał powoli się rozruszał. Może żeby wszedł w algorytm, coś, nie wiem, macie link w podpiętym komentarzu i w opisie, więc także to jest ważna informacja. Idźcie subskrybować, będzie miło. I tyle. A tymczasem witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy FUT Champions Eusebio. Trafiamy kartę kapitanowie, udało się trafić od razu kartę eventową, także miło. Zagraliśmy dosyć mało spotkań, zobaczcie w sumie dlaczego. Zagram sobie jeszcze jeden meczek po tym podsumowaniu, żeby ten odcinek nie był za krótki. Wyszły nowe karty, widzicie, FUT kapitanowie, Dinatale wygląda tak potężnie, że naprawdę... No wygląda potężnie. Zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Dailwin. Bawcie się dobrze! Zobaczcie małe podsumowanie, po tym podsumowaniu będzie jeszcze jeden meczek FUT Champions. Zapraszam. Wejdźmy do... SBC, bo jest godzina 19. Hurricane, było. Gwiazdki. No dobra, fajna karta. No dobra, niech im będzie. Spoko, niech będzie. Felix, Player of the Month, proszę państwa, ale staty ma takie. Jeden skład tylko trzeba. 83. Naprawdę tak mało? W sensie staty też ma takie średnie, ale no, dobra. Jest Zanetti. Do zrobienia, może bym go nawet, kurczę, zaczął, ty? Mógłby grać zamiast Desta, teoretycznie. Zobaczymy, zastanowię się nad tym. To już było, to było, to też, to było, było. Paczka do zrobienia. O, Daily Login Upgrade. Fajne. O Jezus. Ale soczysty. Jasny gwint. O kurde, no jest różnica. Jest różnica. Jest różnica, proszę państwa, przepotężna. Jest i Benek 92, 4x5. 9,8 zwinności, 9,8 balansu, 9,7 finishingu, 9,6 shot power. O, Militov 93, 4x4. Czyli zwiększyli mu gwiazdki. A jest zwinniejszy? No tak. Jest o wiele zwinniejszy. 90 zwinności, 98 finishingu. Ale karty są potężne. Pora trafić jakąś kartę kapitanową, proszę państwa. Chyba na to wychodzi. 3x85. Pierwsza paczka. Czy warto było zachować? Czy nie warto było zachować? Pogba, Kingsley Coman. Mam nadzieję, że złote karty nie mają. Złote karty mają pierwszeństwo. O! O, chociaż... okej. Trafiliśmy karty kapitanów, czyli jednak złote karty mają pierwszeństwo, na to wychodzi. Jest i Dubois. Nie wiem, się go czyta. Jest karta kapitanowa, zobaczymy, może jakoś się od tego wklei do składu, zobaczymy. Może drugi kapitan, jakiś taki... Wojtek Ciezny, najlepszy bramkarz w historii świata. Pasuje mi taki deal. I może jeszcze będzie. No nie, to była gówniana paczka niestety. Pyk. Proszę bardzo. Chciałem zamienić Desta. No i testujemy tego Dubuena. No co, no trafiliśmy, no to trzeba by nie testować. Dobra, jest paczka. Leadership. To jest chyba paczka wymienna nawet, nie? No. Zaróbmy pieniądze w takim razie. Zaróbmy pieniądze może, co? O, 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 proszę bardzo, witam. Hiszpania. Parejo, co? Zapraszam serdecznie. Który to jest Parejo w tej chwili? Nie wiem. Ale, pieniążki. Oj, oj. To ty... Co? Mocne się wylosowało. Bardzo mocne. Tu jest. Jest i Dubois. Potężny zawodnik, będzie śmigał. Czy da się sprawić Dubois, że... Nie. Dobrze! I... Pele. Dobra, wracamy. No dawaj, Dubois, asysta. Drugiego stopnia, Eusebio. Jeszcze spalony tam był, ajajajajaj. Oh. Oj, to będzie... Wow. Totti Ronaldo w bramkę nie trafia? Eusebio, po prostu. Nie da się trafić bramki, niestety. Ciężary. Jest go. Jest go. Kontaktowa bramka. Zatowałem. O, Eusebio, wreszcie. Nie miało to sensu. Nie, Van der Sar jest za dobrym bramkarzem. Po prostu. No nie mogę, nie wiem. Łeb mi już boli od tej gry. Nie da się. Nie, Van der Sar będzie zawodnikiem meczu. Jak Van der Sar nie będzie zawodnikiem meczu, to będę naprawdę zdziwiony. Bo chłop... Wybronił mu cały mecz.
Środkowy Wanderser. 9.8 oceny. Dobra, paczka za 50 tysięcy monet, rating 83+. Czy będą... Neymar. Henrik Mkhitaryan, 85. Dobry podfoder, prawie Neymar. I może jeszcze... Okej, dobra. McKenny, Suarez, Mbappe, Jimenez, Dest, Zakaria. Gdzie... O, co? A, zresztą. To też będzie pomysł. Pik. Nie. Mbappe. Nie da się strzelić bramek. Zakaria. Aha. Zakaria ma lepsze wykończenie niż Eusebio Prime. Nie wiem. Nie rozumiem. No, nie wiem. No, nie rozumiem. Nie wiem. No jak strzelić bramkę w tej grze? Nie chcę mi się grać dzisiaj. Dobra, zagram jeden mecz w Champions. A Dubłę wywalę, bo czasu kiedy mam Dubłę w składzie... Przegrywam mecze, to jest ewidentnie jego wina. Dobra, ma... Nie chcę mówić, że to jest skład do ugrania, ale... No jest potencjał w tym meczu, no. Bądźmy szczerzy, jest potencjał w tym meczu. Dobra, Pele. Przyjęcie, uderzenie. Wreszcie. I znowu ta górna piłka. O, Mike. Brawo, Mike. No wiem, że lewa noga, ale na zielono. Eusebio, to jest ten moment. No nie pozwolą, no. No nie pozwolą mu bramki strzelić dzisiaj. No przepraszam, no staram się, widzicie sami, ale... Eusebio. O, i teraz Eusebio. Pyk. Ja to już na poprzeczce widziałem, serio. Ja już to, dla mnie ta piłka się odbiła od poprzeczki i wychodzi, ale jest Eusebio. Druga bramka, jest przełamanie, proszę państwa, 3-0. Grało się średnio, aktualnie jest godzina 23.04 w piątek. Mam nadzieję, że gameplay będzie troszeczkę lepszy, bo naprawdę, uwierzcie mi, grało mi się po prostu na streamie fatalnie. I swoją drogą, odpaliłem sobie jeden mecz od razu po streamie i dostałem free wina, także... Możemy teraz dostać też Freemina, nie obraziłbym się, skądże znowu. I kogo my tu mamy, proszę państwa? Hulit, Timber, Schmeichel Baby. Okej, Schmeichel Baby na bramce. Jeszcze się przeciwko niemu nie mierzyłem, więc wychodzi na to, że czas najwyższy. Dembele. Ośrodkowanie i okej. O, brawo Mike, już chciałem powiedzieć, że tracimy bramkę, bo tutaj no aż mi się nie chciało uwierzyć, żebyśmy nie stracili. Jeszcze Dembele. Uff, dobrze, że Mike tutaj... Grzeszy refleksem. Maldini tutaj przerzut, pięknie. Pele. Eusebio, piękna piłka. Eusebio źle się tym zabrał. A i w ogóle możemy pomówić o tym, bo to jest dzień po. W zasadzie jestem świeżo po. Niestety zabrakło na wczorajszym kuponie jednej bramki. Daliśmy over 1,5. Niestety Newcastle uznało, że jedna bramka starczy. A Wolves nie chciał w ogóle strzelić bramki, więc niestety zabrakło jednej bramki. Sevilla w ostatniej minucie wygrała Borussia na ludziku 2-0. No szkoda, powiem wam, naprawdę szkoda. Bo jeśli dobrze pamiętam, to over 1,5 było jednym z niższych kursów, także... Szkoda. I Eusebio, pięknie. To był ciężki strzał. Trzeba było od razu strzelić z pierwszej, ładne podanie Pele. I Eusebio otwiera wynik. No powiem wam, Eusebio, no troszkę, no widzieliście sami na podsumowanie. No był taki jakby nieswój, ale też bramkarze byli tak cholernie dobrzy. Jak grałem, że naprawdę no aż... Po prostu było mi szkoda naszego Eusebio, ale tutaj widzicie sami, że on potrafi tutaj pięknie wymanewrował obrońców i niestety nie będzie bramki. Szkoda, fajna akcja. Świetnie, Neymar i broni Mike. Dobra, za łatwo tutaj ten Neymar poleciał. Hulit? No tak. 1-1. O, ale to był... Dziwny strzał Eusebio, dobra, no asysta drugiego stopnia, możemy tak uznać, na szczęście Cruyff był przytomny. Ciekawy strzał, myślę, że gdyby na zielono, to prawdopodobnie by to była jedna z ładniejszych bramek. A tak, to asysta, może być, panie Eusebio, może być. Nadal próbuję rozpracować tego Eusebio, bo jednak, jak dobrze wiecie, ja przez dłuższy okres czasu grałem napastnikami z 2-5 sztuczek, także muszę się tutaj przyzwyczaić. A nie było, ale uderzenie, 3-1, pięknie. Myślę, że ten Eusebio, no, trzeba będzie dużo operować na longshotach, też na mniej na sztuczkach. Świetne podanie do Pele. To się powinno zakończyć bramką. Eusebio broni Schmeichel. Wow.
O kurde, o już to widzę, dobra. Dobrze, to był Timber. Nie wiem, czy myślałem, że to jest Neymar na początku, taka podobna sylwetka. Dobra, trzeba zrobić zmiany. Schodzi Johan, wejdzie klasycznie Neymar. No i zobaczymy, czy Neymar znowu nam tutaj pomoże w tej wygranej. Może Lothar? Nie rozumiem. Lothar ma lepsze wykończenie niż... Dobra, dzisiaj praktycznie każdy zawodnik ma lepsze wykończenie niż Eusebio. To ewidentnie nie jest jego dzień. Trochę mi go szkoda, no ale przynajmniej 4-1. Zawsze to jest może jakiś plus. Nie rozumiem. Może Kylian? 5-2, dobra, jest. Może jednak. Eusebio. Nie, po prostu w środek. Czemu tu jest tyle miejsca? Dobre pytanie. I 5-3. I o Boże, co tu się dzieje? Naprawdę, tak się teraz poważnie pytam. Co się dzieje? Dosłownie, w sensie... Jest tapin. Dzięki Eusebio, że trafiłeś. To się ceni. Każda bramka na wagę złota. No i cóż, wygrywamy 6-4. To był jeden z głupszych meczów na pewno w całym tym FUT Champions, ale... Ale jest. Jest, proszę Państwa, kolejne zwycięstwo odnotowane. No i co, no, Eusebio niby zawodnikiem meczu, ale no, jeszcze się uczę nim grać, to nie jest nadal, wiem, że nadal nie jest jego pik, jeszcze może być lepiej. Także klasycznie bonus dla tych, co zostali na sam koniec, kolejny pik, kampania, jak to było? Torba kampanii, ja po prostu pik fantazy. Bokauty sobie zostawiłem na jakieś inne SBC, bo pewnie jakieś fajne wyjdą, także wolę sobie bokauty zachować. Mkhitaryan na pewno nam bardzo pomaga w tym wszystkim. Dobrze, że go trafiliśmy, bo serio, przyda się w tym piku. Ostatnio były dwie karty Aston Villa. Może teraz będzie lepiej. Może to jakaś karta fantazy. Albo też dwie karty 8-7 na prawym skrzydle. To jest ciekawa zaleta. No wezmę oczywiście Lozano, no bo jest bardziej grywalny. Co by nie mówić. No dobra, no. Niestety najwyraźniej te piki fantazy nie są dla mnie. Na to wychodzi. To było na tyle. Widzimy się na streamku. Stawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Albo dzisiaj. Trzymajcie do usłyszenia. Adios.